losowanie. No, powiem szczerze, ja nie chciałem grać z Rumunami, ale gramy ze Stiełą, drużyna, która w swoich szeregach ma większość zawodników rumuńskich. No i potwierdzili, że są strasznie wymagającym rywalem wynikami w ubiegłym sezonie, gdzie naprawdę doszli do 1-8 grając dobrą piłkę. Jakie to może być spotkanie, panie trenerze? To będą takie piłkarskie szachy, czy to będzie coś, co piłkarze i kibice będą mogli zapamiętać? Trudno mi powiedzieć, bo nie znam, w jaki sposób gra Stiełła. Będziemy się starać przyglądać temu zespołowi, zdobyć materiały, a to na pewno nie będzie żadnym problemem. Już wtedy nakreślić odpowiednią strategię i taktykę do tego spotkania. Przed nami super przygoda i ja mam nadzieję, że o tym, cośmy rozmawiali wcześniej, że ten plan minimum jest zrobiony, zawodnicy w końcu pokażą pełnię swoich umiejętności na tle takiego rywala, jakim jest Stiełła, bo dzisiaj nie ma takich mocarzy, tym bardziej w ten sposób, w jaki jest skonstruowany ten regulamin awansu do Ligi Mistrzów. Jest wiele przykładów. Batę Borysow cały czas grało w europejskich pucharach i w Lidze Mistrzów i odpadło w drugiej rundzie. No, także najważniejsze jest to, żeby wierzyć we własne siły, nie bać się rywala. Panie trenerze, pierwszy mecz gracie na wyjeździe, to biorąc pod uwagę doświadczenie w Molde, cenne. To też ważne, tak, to jest ważne. Oczywiście, wiesz, jak grasz u siebie pierwsze spotkanie i go wygrasz do zera, to też możesz się spodziewać, w jaki sposób rywal musi zagrać. Natomiast podejrzewam, że czując się faworytem, bo nie ulega tutaj żadnej wątpliwości, że to Stiełła w tym spotkaniu jest faworytem, no i na pewno będą grali otwartą piłkę. Pan będzie chciał jakoś osobiście ich może gdzieś w akcji zobaczyć, jeżeli w ogóle będzie taka możliwość? Tak, jeśli będzie taka możliwość, to tak.